krzywą, którą to można by nakreślić. Przez pewien czas ja przychodzę do nich z różnymi dziwnymi prośbami, typu słuchajcie, bo mam takie pytanie o to aluminium w szczepionkach. Nie, to bzdura, po co się tym zajmujesz? Właśnie wiem, że to bzdura, ale czy moglibyście mi pozwolić pomóc spokojnie to rozpracować, bo ludzie w to wierzą. Nie, słuchaj, to jakieś głupoty, czemu na tę głowę zawracasz, no ale jestem wytrwały, więc zawracam im głowę, oni mi tłumaczą i tak dalej. I rozmawiam z dietetykami, z właśnie genetykami, z fizykami ostatnio. A potem ten wektor się odwraca. Znaczy, po roku czy dwóch jest... No cześć Marcin, słuchaj, pamiętasz te takie bzdury, co się nimi zajmowałeś? No tak. No, jest to taka głupia sprawa, bo ludzie dalej w to wierzą i to wyszło ci coś wtedy z tych badań, co my mamy tam robić. Robić. To jest bardzo przyjemna praca, aczkolwiek sprawia, że jestem w takim rozkroku, bo z jednej strony spędzam czas z ludźmi bardzo mądrymi, którzy mi fajne rzeczy wyjaśniają i cały czas się uczę, ale z drugiej strony 90% swojego czasu spędzam czytając głupoty, które ludzie piszą w internecie. Katalogując te. Zasadniczo moja metoda polega na pracy na źródłach zastanych. To znaczy, poza bardzo nielicznymi przypadkami, kiedy muszę to zrobić, staram się nie sadzać ludzi, którzy wiem, że mają pseudonaukowe poglądy i nie wypytywać ich, słuchaj, co wiesz o tym i o tym. Udowadnienie to jest fatalny efekt. Jakoś ludzie, nie wiem, no, ja jeszcze mam tę specjalną moc, że wyglądam swoje życie jak miał 16 lat i nie podejrzewa, że w ogóle mogę mieć cokolwiek wspólnego z nauką, ale jak przyjdzie taki prawdziwy naukowiec, co wygląda jak naukowiec, na przykład któryś z moich doktorantów, i zaczyna pytać tych ludzi, to oni natychmiast przestają wierzyć w całą pseudonaukę, zaczynają mądrze mówić, tylko patrzą na reakcję, więc biorę, czytam i tak dalej. Interesują mnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o komunikację ryzyka i zagrożeń, makrostruktury obecne w kulturze. Znaczy nie interesują mnie jednostkowe dziwactwa, tylko ich średnia. Coś jak tutaj, prawda? Na tych strasznie fajnych wykresach. Niektórzy mają bardzo duże pobory, inni trochę mniejsze, ale to się uśrednia do jakichś społecznych poborów bzdur, które zamykają się w takich dużych jednostkach mitologicznych. Czasami to są jakieś obrazy, czasami to jest funkcjonowanie społeczne jakiegoś słowa, na przykład atom, albo jakiegoś znaku, znak zagrożenia promieniowaniem zamiast innych, którymi mogliśmy się posłużyć. Czasami to są właśnie narracje, czyli opowieści o świecie i dzisiaj o takich narracjach chciałbym opowiedzieć. Niestety nie miałem dodatkowego czasu, bo no, na dobę, tak jak wszyscy, mam tam maksymalnie 48 godzin, mogę pracować nie więcej, żeby przygotować coś specjalnie, w związku z czym podzielę się po prostu elementem projektu, przy którym teraz pracuję, ale coś takiego samego bez żadnych wątpliwości. Dałoby się zrobić dedykowane atomowi specjalnie na konkretnych źródłach, jak będzie taka potrzeba i odpowiednie finansowanie. Jestem dosyć tani za gigawat. To możemy porozmawiać. Sprawa zaczyna się tak, że ja ostatnio też zajmuję się komunikacją nauki tak bardziej jako praktyk, nie jako teoretyk, więc prawie biznes. I mam różne zlecenia z różnych dziwnych miejsc. Ostatnio jednym z moich zleceniodawców jest Teatr Słowackiego w Krakowie. Zostałem dramatopisarzem i razem z moimi wspaniałymi współtwórcami, przyjaciółmi, którzy bardziej się znają na teatrze, a ja bardziej na komunikacji ryzyka, robimy sztukę o jedzeniu i o zagrożeniach z tym związanych. I szef teatru, który nam to zlecił, bo już powiedziałem jakiego teatru, więc teraz nie mogę anonimizować, rozmawiał z nami w bardzo fajnym tonie. To znaczy, no bo to ważna sprawa, musimy o tym opowiedzieć, więc tak, już jestem na pokładzie, bo już jest wszystko przegrane, zginęliśmy. Możemy go odejść z godnością, albo skomyć jak psy. I ta narracja, że rozumiem katastrofę, wiem, że ona się zbliża, ale najlepsze, co możemy robić, to odejść z godnością, a nie skomyć jak psy, załatwić to pięknie, to najgorsza, najbardziej niebezpieczna narracja, znacznie bardziej rozpowszechniona w mediach głównego nurtu i znacznie bardziej ryzykowna niż otwarty denializm klimatyczny. To ja jestem najgorszy. Ale mam również całkowicie odmienne zdanie. O tym skrajnym pesymizmie i o jego obecności w kulturze chciałbym dzisiaj opowiedzieć na przykładzie pozytywnych i negatywnych obecności w kulturze. Jak Państwo zobaczą, mam bardzo precyzyjnie wykrojony korpus.
Chciałbym zacząć od słynnego prezydenta, przemówienia prezydenta USA, mam nadzieję, że Państwo to kojarzą. Ludzkie pragnienie doskonałości i wiedzy, każdy krok na drabinie nauki, każda awanturnicza wyprawa w przestrzeń kosmiczną, nasze nowoczesne technologie i fantazja, nawet wojny, które toczyliśmy, wszystko to dostarczyło nam narzędzi, by stoczyć tę straszliwą bitwę. Przez cały chaos składający się na naszą historię, całe zło i niezgodę, cały ból i cierpienie, przez wszystkie koleje losu, jedna cecha karmiła nasze dusze i wznosiła nasz gatunek ponad jego skromne pochodzenie. Tą cechą jest nasza odwaga. Pamiętają Państwo, który prezydent Stanów Zjednoczonych to powiedział i przy jakiej okazji? Jest mi wstyd. Jednak wiedza humanistyczna i świadomość fundamentalnych dzieł kultury, proszę Państwa, to jest coś, co nawet jeżeli znamy całą... Reagan albo Bush. Nie, to jest przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych z filmu Armageddon, jak Bruce Willis leciał w kosmos. Jest mi wstyd. Zapomnijmy o tym. Bruce Willis leci w kosmos, jest przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. To strasznie ważne. Bo jeżeli pewnego dnia obudzą się Państwo w scenariuszu filmu i nie wiedzą Państwo, czy film się skończy dobrze, czy źle, to wystarczy się rozejrzeć. Jeżeli przemawia prezydent Stanów Zjednoczonych, film skończy się dobrze. 100 na 100, za chwilę pokażę twarde dane, wykresów nie będzie, ale będą porządne tabelki, będą obliczenia. Otóż Armageddon to najdoskonalszy przykład filmu o scenariuszu katastroficznym. I w sensie najdoskonalszy w tym sensie, że wyodrębniłem cechy gatunkowe, policzyłem je i Armageddon najlepiej spełnia ten wzór. Chodzi o opowieść, w której katastrofa zbliża się do nas, ale my robimy dokładnie to, co w tym przemówieniu. To znaczy, jest jasne, skończył się czas pitolenia, wszystkie ręce na pokład, robimy to, co jest potrzebne, wszystkie nasze błędy, wszystkie nasze lęki, wszystko podporządkowujemy temu jednemu celowi. Ale niestety mamy również drugi scenariusz. To jest scenariusz apokaliptyczny, bardzo rozpowszechniony teraz w wersji postapokaliptycznej, to znaczy, że zagłada jest albo nieunikniona, albo już się wydarzyła. I jedyne, co możemy zrobić, to albo przeżyć zagłady z godnością, to jest ta wyższościowa wersja, albo już teraz zacząć gromadzić zasoby, żebyśmy byli pierwszymi do wyjścia. Jeden z moich rozmówców, jak powiedziałem, czasem rozmawiam z ludźmi, nie lubię tego, ale to robię, opisał grożącą nam zagładę chirurg z Paryża, grożącą nam, bardzo przerażony, grożącą nam zagładę jako to, że cała ludzkość stoi teraz u wejścia do wąskiej doliny. I zmieszczą się w niej tylko nieliczni. Kto się tam przeciśnie? On mnie pyta. Ci najlepsi? Ci najbardziej szlachetni? Nie. Ci, którzy stoją z przodu i ci, którzy są najbardziej bezwzględni, będą się rozpychać między matkami, dziećmi, biedniejszymi państwami i tak dalej. Tak już o tym nie mówiłem. I teraz te dwa scenariusze można rozdzielić względem ich podstawowych struktur założeniowych. Z lewej strony mamy ten scenariusz katastroficzny, to jest Bruce Willis w Armagedonie, w sprawie apokaliptyczny to jest Mad Max, ale to jest też na przykład Wodny Świat z Kevinem Costnerem, żeby zestawić ze sobą dwa filmy, które są z podobnej jednak epoki, bo od Armagedonu minęły wieki, wbrew pozorom. Z lewej strony mamy zagładę jako groźbę, z drugiej przesądzone, policzone, zważone, podzielone. Z lewej mamy obietnicę zbawienia ludzkości. Być może ktoś się będzie musiał poświęcić, ale możemy uratować wszystkich. I o to walczymy. Nie interesuje nas uratowanie garstki. Z prawej mamy wizję ocalenia jednostek, czyli przetrwają tylko najsilniejsi, pewne plemiona, wybrani. Jedni muszą zwrócić się przeciwko drugim. Z lewej nauka daje nadzieję. To był dominujący paradygmat przez większość drugiej połowy XX wieku, wbrew wszelkim pozorom, aż do tych lat 90. Z prawej nauka jest przyczyną nieszczęścia. Jeśli otworzą sobie Państwo dowolny poradnik z dowolnego działu kupiony w Empiku, to dzisiaj przeczytają Państwo to. Dietetyka? Proszę bardzo. Nauka, przemysł zanieczyściła nasze pożywienie, żyjemy coraz gorzej. Medycyna? Kiedyś nie było tyle raka. Energia atomowa? Doskonały przykład. No, oglądaliśmy wszyscy Czarnobyl. Jakie to jest, prawda? Straszne i niebezpieczne. Z lewej, katastroficznej, prezydenci Stanów Zjednoczonych w tych filmach prawie nigdy nie są doskonali. Często mają sporo za uszami. Ale ostatecznie przemawiają właśnie dlatego, że symbolizują instytucje Starego Świata. Nasze wyzwolenie nie jest przez to, że łamiemy wszystkie zasady, tworzymy nowe plemiona. Nasze wyzwolenie jest dlatego, że ostatecznie ufamy instytucjom. Państwu Narodowemu, Unii Europejskiej, Stanom Zjednoczonym, ale przede wszystkim nauce. Z prawej instytucje muszą się rozpaść.
państwo, prawo jest pokazane tylko poprzez korupcję. Nie mamy prezydenta, mamy figurę takiego szalonego warlorda, proszę sobie przypomnieć właśnie Wodny Świat albo albo Mad Maxa, koniecznie ogolony na łyso, tatuaże, rozkładające się ciało, które jest symbolem oczywiście rozkładającego się ciała politycznego. Z lewej mamy wizję nowego oświecenia, czyli utopia, nauka, która idzie do przodu, rozwiązanie nie przyjdzie z cofania się, z ograniczania, z powiedzenia wróćmy do średniowiecza albo do kamienia łupanego, jedzmy tylko jabłka. Rozwiązanie przyjdzie z tego, że idziemy odważnie naprzód i rozwiązujemy problemy, także te, które sami stworzyliśmy. Sprzątamy po sobie i po swoim się. Nowe średniowiecze, utopia, czyli wizja w to, że wróci to, co było stare, że przed nami wciąż te same zagrożenia, wciąż, nie wiem, naszym wrogiem jest odwieczny Niemiec pod Grunwaldu, albo zły doktor Frankenstein. Historia nieustannie się powtarza. Tu mamy historię jako wektor, linię, tu mamy historię jako koło. I teraz, jak to jest zrobione na poziomie formalnym? Mam nadzieję, że widać wszystko dobrze. To jest fragment z mojej tabeli z wynikami, gdzie mam już podsumowany ten pierwszy etap badań. Generalnie moja praca polegała na tym, że przez rok oglądałem wszystkie filmy. Chcę się w coś zamienić, niektóre po kilkanaście razy. Naprawdę wolałbym coś w tym czasie porządnego policzyć. Brałem absolutnie wszystkie elementy, które powtarzały się więcej niż w jednym filmie. Znaczy, jeśli była scena kanibalizmu, człowiek zjada człowieka i w drugim filmie była scena kanibalizmu, dodawałem to do listy i badałem, w ilu filmach się powtarza. Jeśli była jakaś dziwna scena, to na początek w ogóle prezydent Stanów Zjednoczonych, okej, był w jednym filmie, pojawił się w drugim filmie, a jak śmiesznie, w dwóch, w Deep Impact i Armagedonie z przedmówienia. A potem, o kurcze, ciach, ciach, ciach. I nagle się okazało, że jak to zsumowałem, to okazało się, że mamy pewną grupę filmów, która przejawia dużo cech z jednej grupy, pewną grupę filmów, która przejawia dużo cech z drugiej grupy. Niektóre filmy trudne są do sklasyfikowania, są gdzieś pomiędzy tymi narracjami, ale okazało się, że te modele dają się rozdzielić na podstawie bardzo prostych cech formalnych. Nie muszę pytać, czy ten film opowiada o świeceniu, czy raczej o średniowieczu, czy jego ogólna wizja jest pozytywna, czy negatywna, tylko liczę bardzo elementarne rzeczy. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest, nie ma. Zombiaki są, nie ma. Prezydent Stanów Zjednoczonych i zombiaki występują razem. Mamy problem. Uszeregowane są tutaj nie według częstości występowania, tylko według... Przepraszam, czy to jest stand-up? porządku narracyjnego. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Prowadziłem wywiad niedawno z jednym gościem, który nim został komunikatorem nauki, został stand-uperem i mówił mi, przestałem być stand-uperem, bo umierałem ze strachu, że wyjdę na scenę i będę mówił coś śmiesznego i nikt nie będzie się śmiał. I to jest najgorsze uczucie w życiu. Patrzyłem się na niego tak z totalną wyższością, a rozmawialiśmy publicznie przed publicznością i powiedziałem, co ty wiesz o najgorszym uczuciu w życiu. Ja się zajmuję komunikacją ryzyka apokaliptycznego, opowiadam ludziom o niebezpieczeństwach, które im grożą. Wychodzę na scenę i wszyscy się śmieją od razu. Dziękuję. To było rzeczywiście bardzo miło. To było bardzo miło. I to jest najgorsze uczucie, że wychodzę i mówię o czymś, co jest naprawdę ważne, co jest cholernie ważne, bo możecie sobie wynajdywać świetne szczepionki, elektrownie atomowe i tak dalej. Jak ludzie tego nie będą rozumieli, tego się będą bali, to sobie to będziecie budować w swoim ogródku, potajemnie zakopywać, żeby grzybiarze nie znaleźli albo tego. Więc lepiej słuchajcie, a się nie śmiejcie, dobra? One są ułożone nie według częstości występowania, dlatego też są mocne dane, tylko według porządku narracyjnego. To znaczy to, co jest na górze, organizuje główną oś narracji, to, co jest na dole, jest jakimś, nie wiem, finałem, zaskoczeniem i tak dalej. Ostrzegający naukowiec Cassandra, każdy dobry film katastroficzny zaczyna się od tego, czyli naukowiec mówi, oj, będzie kłopot. Wszyscy mówią, nie, tam gdzie będzie fajnie. Więc naukowiec tu bardzo interesującej podwójnej roli. To znaczy diagnozuje problem i pozwala go rozwiązać. Pojawia się naukowe rozwiązanie, finałem filmu będzie przywrócenie ładu, to znaczy na przykład asteroida zostanie rozwalona, musimy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, ale zasadniczo świat został uratowany, państwo i jego instytucje się sprawdzają, elementem jest przemówienie prezydenta, czasem prezydent się tylko pojawia, nie przemawia, bardzo ważne, żeby przemówił, wtedy mamy pewność, że się skończy dobrze taką liczbę. Narracja wielu punktów widzenia, to było dla mnie bardzo interesujące. Te opowieści nie są opowiadane z punktu widzenia jednego samotnego bohatera, tylko z punktu widzenia całej ludzkości, którą jak w dobrej rosyjskiej XIX-wiecznej powieści symbolizuje to, że jeden rozdział jest z punktu widzenia tego, drugi rozdział z punktu widzenia śmego i nagle się okazuje, a okej, okay, dobra, bo to nie chodzi o Bruce'a Willisa, to chodzi o ludzkość. Bruce Willis zginie na końcu, a my i tak jesteśmy zadowoleni.
Tak, no jak już powiedziałem, ochotnik ponosi śmierć, to są wątki mesjańskie, bardzo interesujące. A to jest rozwiązaniem, pomyślałem, że to może Państwa jakoś zainteresować. Zasadniczo pozycja bomby atomowej, grzyba atomowego, elektrowni atomowej w popkulturze amerykańskiej jest jednoznaczna. Zawsze jest negatywna, co jest niezwykle interesujące, ponieważ filmy takie jak Armageddon są jedynym wyjątkiem. To jest jedyna opowieść, w której atom może nas uratować w jakiś sposób. To jest dokładnie ten sam scenariusz. Dokładnie ten sam scenariusz, że w mnóstwie tych filmów katastroficznych, które kończą się dobrze, bomba atomowa ratuje. To nie tylko przypadek Bruce'a Willisa, tak? Oczywiście. Mamy wyprawę po ocalenie i na końcu bardzo często uratowaną rodzinę. Z drugiej strony mamy klasyczny westernowy scenariusz. Samotny bohater, który wędruje, napotyka po drodze przypadkową drużynę, spotyka jako przeciwnika szalonego warlorda, odtwarza się struktura plemienna, wojna o zasoby, ludzkie ciało także staje się zasobem. W Waterworld to było tatuowanie na przykład tej mapy, w Mad Maxie... Kompostowanie było. To było co? Kompostowanie. Tak, kompostowanie, było, no właśnie, to jest bardzo dobry ten. Tego akurat, to są wymienione dla Waterworldu. W Waterworldzie nie pojawiły się walki gladiatorów, które są bardzo częste. One symbolizują upadek jakichkolwiek zasad i tę walkę o przetrwanie. Bardzo ważny motyw. Zombie się też nie pojawiły w Waterworldzie, aczkolwiek no już w Mad Maxie mamy jakąś tam namiastkę. Mamy bezpieczną przystań, czyli fantazję albo rzeczywiste miejsce, gdzie możemy się jeszcze schronić, ale ono jest dla nielicznych, symbolizuje elitaryzm przetrwania. No i mamy kanibalizm, człowiek jedzący człowieka. W zasadzie w Waterworldzie on się pojawia. W pewnym sensie mamy tę scenę, kiedy główny bohater się rzuca do wody, żeby go zjadła ryba, żeby potem móc zjeść rybę. Pamiętacie Państwo? Nie, tylko ja oglądam te filmy. No właśnie. I mamy też kompostowanie. Po co ja o tym wszystkim mówię? Nie ma zombie, ale są mutanci. Otóż dwie sprawy. Po pierwsze, musimy sobie zadać jedno ważne pytanie. Na osi czasu widać jednoznacznie, że scenariusz postapokaliptyczny, także w kinie hollywoodzkim, wygrywa dzisiaj ze scenariuszem katastroficznym. I on wygrywa w zbiorowej wyobraźni. Scenariusz postapokaliptyczny nie zachęca nas do tego, żebyśmy rozwiązali problem, żebyśmy pokonali katastrofę. On zachęca nas do tego, żebyśmy albo walczyli z innymi o szansę przetrwania, albo położyli się i umarli z godnością. Oba te rozwiązania mnie nie satysfakcjonują. Z czego to wynika? Trzy punkty z bardzo różnych porządków, które może dadzą jakoś do myślenia w kontekście atomu. Znaczy, po pierwsze, to jest element całościowej przemiany. Ja mówię tutaj o filmach, ale dokładnie to samo bym pokazać na podstawie przemówień rzeczywistych prezydentów na przykład Stanów Zjednoczonych albo polityki europejskiej. W bardzo wielu krajach wygrywa teraz polityka uprawiana na retrotopii, czyli było lepiej, przyszłość jest niepewna. To są scenariusze, które jeszcze 20 lat temu w polityce nie miałyby jakiejkolwiek szansy. Po drugie, to są, tak jak mówiłem, wyjaśnienia z bardzo różnych porządków, serializacja kultury. Otóż Netflix jest jednym z winnych. Zmiany powieści z pojedynczych dzieł na wielkie cykle są winnym. Nie da się zrobić serialu o tym, jak Bruce Willis ratuje świat. Po co? Druga asteroida przyleci? Co? Nie wiem, potem będziemy jakieś inną przygodę. Takie rzeczy są bez sensu. Scenariusz katastroficzny, jeżeli ktoś spróbuje zrobić drugą część albo reboot, albo coś, to nie jest dobry pomysł. Natomiast serial postapokaliptyczny to jest świetny pomysł. To zawsze wyjdzie, bo jeżeli katastrofa jest punktem wyjścia, to możemy z tego snuć bardzo długą historię. No i po trzecie, seriali tutaj akurat nie badałem, więc nie będę się jednoznacznie wypowiadał. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę i zaadresować to również do niektórych będących tutaj obecnych. Wasza świetna praca przynosi negatywną reakcję zwrotną, backlash w postaci dobra, CO2, globalne ocieplenie, zmiana klimatu, katastrofa, no to pozamiatane. Nie masz szansy. Ja wiem, że to psycholodzy pewnie powiedzą milion ciekawszych rzeczy i depresja klimatyczna i tak dalej. To się bada teraz na bardzo wielu poziomach. No ja to mogę tylko ze swojego skromnego punktu widzenia, jak to jest obecne w tekstach kulturowych. Ta recepcja, ona jest. Ona istnieje, ale okazuje się, że nie wystarczy poinformować ludzi o katastrofie i o tym, że jest źle, a będzie gorzej. Jeżeli ta opowieść nie jest snuta w scenariuszu problem, rozwiązanie, jeżeli ona nie powoduje jednostkowej sprawczości, nie mówi ty, takie narzędzie, wywieraj presję na swojego legislatora, czy co tam jeszcze, to Państwo wiecie lepiej ode mnie, to efekt może być dużo gorszy niż brak komunikacji. Możesz zwrócić jeszcze
tak, bo ten scenariusz mogę zrobić, ale wolałbym tego nie robić, ponieważ właśnie kończy czas. Już dziękuję. Prywatnie. 9 minut. Nie, ale jeszcze miało być pytania, prawda? No i teraz chciałbym powiedzieć, dlaczego to ważne. Otóż z dwóch powodów. Naprawdę warto oglądać te filmy, ponieważ jeżeli później przejdziemy do analizowania tego, co ludzie piszą i jak komunikują, to nagle okazuje się, że w stosunkowo poważnych dyskusjach ludzi, którzy nie są specjalistami, a jak Państwo wiedzą, 99,9% ludzi nie jest specjalistami od czegokolwiek, jeżeli mówimy o jakiejś dziedzinie, ludzie używają argumentum ad filmum właściwie nieustannie. To znaczy stąd właśnie, z repertuaru kulturowych wyobrażeń, biorą swoje odpowiedzi i swoje modele poznawcze, jeżeli ich zapytamy, jesteś za elektrownią atomową czy przeciw. To bardzo trudno zbadać, oczywiście, ale jestem przekonany, że wspaniały serial Czarnobyl wywołał głębokie i trwałe skutki w tym polu. Oczywiście no, trudno mieć pretensje. Negatywne, jednoznacznie negatywne, bez wątpienia. Moim zdaniem były pozytywne, ale to porozmawiamy o tym. No, trudna sprawa. Nie będę się tu twardo wypowiadał, bo to po prostu trzeba by zbadać ilościowo. I wtedy byśmy wiedzieli. Z tym, że trzeba by wiedzieć przed emisją i zrobić fajne przekrojowe badanie na jakieś konkretne punkty, które można tutaj zbadać. Więc scenariusze decydują o działaniu. Scenariusze mają charakter nie tylko poznawczy, ale również behawioralny. Znaczy one warunkują nas do odpowiedzi na pewne bodźce, która jest bardzo instynktowna. No i po drugie, dokładnie te same scenariusze, co w filmach, stosujemy w wyborach konsumenckich, w ekonomii. W ten sposób myślimy o świecie. Myślimy o świecie za pomocą tych mitycznych makrostruktur, narracji, obrazów. Tak decydujemy przy urnach, przez co okazuje się nagle, że nawet politycy, którzy mają dostęp do ekspertów i doskonale wiedzą, gdzie leżą dobre rozwiązania, to nie musi wynikać z ich głupoty, mówią, wszystko w porządku, ale my musimy odpowiadać nie tylko na to, jak jest, ale również na to, czego ludzie chcą, czego się obawiają. Ostatnio słyszałem świetną rozmowę z Newtem Gingrichem, który z jednej strony wyszedł na idiotę, a z drugiej strony jego rozmówczyni w telewizji wyszła być może na idiotkę. Ona mówiła, twarde dane pokazują, że w Ameryce zmniejsza się przestępczość. On mówił, wspaniale, ale przeciętny Amerykanin tak nie myśli. No ale przeciętny Amerykanin się myli, niech pan zobaczy, to są twarde dane. Ja byłem całym sercem po stronie tej dziennikarki, ale z drugiej strony to on miał rację. Tak się wygrywa wybory. I teraz problem jest taki, że musimy z tymi danymi tak dotrzeć. Te wykresy poprzednie na przykład były wspaniałe, ale dotrzeć z nim do kogokolwiek to powodzenia życzę, tak? Musimy tak opowiedzieć nasze dane, żeby one mogły konkurować z Bruce'em Willisem. Znaczy Bruce Willis jest dla nich akurat sojusznikiem, ale no, żeby z Mad Maxem mogły na przykład z Melem Gibsonem konkurować. Dziękuję, jeżeli są jakieś pytania.